Witam Was moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko. Lecimy dalej. Dzisiaj, jak w tytule poradnika, nowy czujnik z serii IoT dla firmweru Atner Wi-Fi ESP. Dzisiaj czujnik światła. Niektórzy z Was pytali mnie o czujnik zmierzchowy i tak dalej. No czujników światła może być dużo. Można nawet to zrobić na zwykłym fotorezystorze przecież i fototransistorze, ręcznie i tak dalej. Niemniej jednak na magistrali I2C najlepiej to zrobić. Tych czujników na I2C też jest sporo. Męcie jak w tytule zajmiemy się czujnikiem bardzo fajnym, jednym moim zdaniem z najlepszych, chyba czujnik BH1750. Zobaczcie. Tak on sobie wygląda na tej płyteczce. Tu na środku ten taki mały stelaczek, który ma sześć nóżek, to jest właśnie nasz czujniczek światła. Przy okazji, tak jak Wam obiecałem swego czasu, chyba mówiłem, że przy okazji powiem kilka ciekawostek na temat pracy tego czujnika. Oczywiście to jest też bardzo przydatna wiedza. Drobna, ale przydatna. Otóż pewnie wiecie, jak zajrzeliście do noty aplikacyjnej tego czujnika, on potrafi mierzyć światło bezpośrednio w takich standardowych jednostkach jak LUX. Super sprawa, prawda? Potrafi zatem wykryć, jak mu się ustawi dobrą rozdzielczość, co do jednego luksa, a zatem od zera luksów już jeden luks potrafi wykryć. A, co nam to mówi? Jest to ciemno, jasno. Jak, jak to się przekłada na jasność oka ludzkiego? Jak my będziemy mogli ten czujnik wykorzystać? Zdajecie sobie bowiem sprawę, że gdy mówimy o czujnika światła typu, światła typu fotorezystor, to gdy sobie to podłączamy do ADC, do jakiegoś kanału no to się okazuje, że przecież wtedy trzeba to jakoś sobie kalibrować. I to teraz w zależności od tego rezystora w taki sposób, czy fotorezystora w inny sposób, jest tutaj trochę zamieszania. Natomiast tutaj standardowo lecą nam luksiki. To, co się wyświetla na wyświetlaczu, to na razie jest mało istotne. Światło leci, znaczy pomiar światła leci w luksach. No to teraz jaki ma zakres... Tych luksów. Ja nie wiem czy wspomniałem. Od zera do ilu? No kto tam wie? No w złocie widać maksymalnie do 65-535 luksów. I teraz oczywiście też powstaje pytanie hmm, ale jak to się ma do naszego oka ludzkiego? Jak oko ludzkie postrzega tę jasność? Jak go skalibrować? No bo przecież teraz gdybym chciał taki czujnik. A pewnie o tym myślicie. No ja o tym głównie pomyślałem. Po co ten czujnik wrzucam do Atmek Wi-Fi ESP? Jak myślicie? No właśnie po to, żeby móc regulować chociażby a i to automatycznie dzięki niemu jasność świecenia zegarków iPixie, które sobie wkrótce omówimy na diodach adresowalnych LED. Bo jak wiecie, nawet ustawienie tych zegarków gdy będzie tam mało wyświetlane, jakaś godzina, tylko dwie cyferki, trzy cyferki, z pełną jasnością, nawet ba, z połową jasności, to okaże się, że w nocy, gdy to stoi u Was w ciemnym pokoju, w sypialni, to będzie taka łuna szła na pokój i takie światło, że szok. Owszem, no można sobie ręcznie, nawet za pomocą apki telefonu, ba, nawet naszego terminala UDP, y można sobie to zmieniać za każdym razem, ale czy komuś się będzie chciało w kółko wchodzić i je to jeszcze za pomocą comment koci ht zmieniać takiemu zwykłemu użytkownikowi? No pewnie nie. Więc opracowałem metodę automatycznego pomiaru tylko, no właśnie, trzeba było dowiedzieć się albo gdzieś znaleźć jakieś informacje, jak to się ma do oka ludzkiego, w jakim zakresie oko ludzkie będzie rozpoznawało zmiany jasności. Czyli w naszym przypadku będzie musiało to być tak docelowo: dzisiaj tego nie zobaczymy. Że im bardziej oświetlony jest jakiś obiekt, który, gdzie chcemy regulować jego jasność, dotyczy to naszych zegarków czy czegokolwiek innego, bo ten czujnik możecie wykorzystać do różnych rzeczy, tym jakiś tam, jakiś obiekt powinien świecić jaśniej, prawda, bo im będzie świecił uciemniej a większe oświetlenie zewnętrzne no to nie będziemy widać nie będziemy widzieć za bardzo co tam jest wyświetlane. No i teraz okazało się bardzo szybko, że w ogóle takie zmiany jasności w luksach na poziomie na przykład 5000, 10000 jak myślicie, nasze oko jest w stanie rozpoznać Albo na przykład skoro ma do 65, 535, no to weźmy nawet 10, 20, 50 tysięcy. Czy nasze oko jest w stanie to rozpoznać? Otóż okazuje się, i to jest ta ciekawostka, mam nadzieję, że w zależności od, no wiadomo, człowieka, bo nie każdy ma taki sam organizm, ba, nie każdy z nas jest w takim samym wieku, w związku z tym, już chociażby z tego powodu, oko ludzkie nie będzie za bardzo potrafiło w jakimś tam zakresie, o którym powiem, szczegółowo to widzieć. Ale przyjmuje się, że oko ludzkie potrafi w miarę rozpoznawać dobrze jasność świecenia w luksach, uwaga, od ilu? Od dziesięciu, nie od zera, od dziesięciu 10 do stu. No i tak jak mówię, im jesteś młodszy, zdrowszy, masz lepsze oczy, to pewnie rozpoznasz zmiany jasności do 200 luksów, do 300, a nawet i do 1000, życzę ci tego. Natomiast im człowiek starszy, taki jak ja to na pewno powyżej 200, 300, 500, tak ja sobie to testowałem, to już, to już nie za bardzo nasze oczy widzą. Żeby w ogóle zasymulować taką wielką jasność, typu na przykład 50 tysięcy luksów, to trzeba czujnik skierować, słuchajcie, w stronę słońca, żadne tutaj tak wprost jakieś oświetlenie zewnętrzne. Typu lampy, nawet nie. Da... Zresztą zaraz się przekonamy, bo zrobimy sobie pomiary i skonfigurujemy nasz czujnik, ale warto się dowiedzieć troszeczkę tego podłoża, tej teorii. Skoro zatem potrafi działać w granicach nasze oko ludzkie od 10 do 100 luksów, to mi to zaczyna przypominać skalę procentową od 0 do 100%, prawda? No co się dzieje w takim razie poniżej tych 10 luksów teoretycznie? No, wiadomo, znowu, im człowiek zdrowszy, tym poniżej tych 10 luksów też będzie widział, ale z drugiej strony nasze oko ludzkie jest tak skonstruowane, że gdy jest w miarę dobre oświetlenie, czyli powyżej tych 10 luksów, to my przede wszystkim rozpoznajemy w miarę dobrze barwy. Zakładam, że ktoś nie jest daltonistą, oczywiście może mieć taką przypadłość. Natomiast co się dzieje, gdy jasność zmniejsza się poniżej tych e, jakiejś granicy luksów 10-20, bo to też nie jest przecież wyraźna granica 10 luksów? Tak? Wtedy w grę wchodzą. W naszym oku tak zwane czopki, zdaje się, nie pamiętam teraz, czy to takie, czy inne, tam są urządzenia w naszych oczach zamontowane przez naturę, które powodują, że w ciemności, co się dzieje? Przecież my też dostrzegamy, ale głównie kontury, głównie zarysy obiektów, co tracimy? Tracimy możliwość rozpoznawania dobrego kolorów, prawda? Ale słuchajcie, jasność, nasze oko potrafi schodzić nawet, mówię, czasem poniżej tych 10 luksów, jak, jak nastąpi tak zwana adaptacja oka, jesteśmy w całkowitej ciemności, to czasami potrafimy rozpoznać, niech tam tylko zajarzy się coś delikatnie, to potrafimy jakiś cień księżyca, coś, już nasze oczy włączają sobie te czujniki, które potrafią chociażby w barwach szarości, ale. Odzwierciedlić to, co widać. Oczywiście nie tak do końca, po to mamy przecież noktowizory inne. Tymczasem nasz czujnik BH1750 no potrafi, można powiedzieć, zejść na dno piekieł, czyli jednego luksa zaobserwować, prawda? No to jest właśnie ciekawe, ale też trzeba o tym wszystkim wiedzieć, bo często ludzie dostają ten czujnik we własne łapki, podłączają sobie do prostków, no i próbują go regulować, przeskalować w zasadzie od 0 do 65, 535 na skalę powiedzmy 0,255 się dziwią, że on jakoś drastycznie dziwnie działa. Bo tylko gdzieś tam w dolnym zakresie to, to jak go oświetlamy, to coś się dzieje, nasze urządzenia się źle regulują. Ale jak mamy ten podkład, tę wiedzę, to już jest coraz lepiej. Tak przy okazji z tego poradnika to. Wam wyniknie, gdybyście do czegoś innego stosowali ten czujnik oświetlenia. Jak mówię, on tutaj domyślnie służy w naszym firmware'ze do tego, żeby regulować jasność zegarków iPixie. No ale przecież nie po to, jak się spodziewacie, damy możliwość użytkownikowi naszego firmware'u, żeby mógł sobie wyrzucać pomiary, co określony interwał czasowy na terminal, w naszym przypadku do procka AVR, do procka STM czy innego, albo przez UDP. Czyli, krótko mówiąc, nasz firmware... Daje możliwość obsługi czujnika światła. Wmontowany jest tam w tym firmwareze mechanizm automatycznej regulacji tych zegarków, zrobionych w oparciu o diody adresowalne. A będzie można w przyszłości, jeśli jakieś inne jeszcze wyświetlacze bym wprowadził, chociaż wątpię, to być może też by można było coś tam regulować. Może jeszcze podrzucicie jakieś pomysły, do czego by to można było z automatu wykorzystać. Ale wyobraźcie sobie, że macie własną instalację gdzieś LED. Czy to jakiś zegarek, czy taśma lEDowa w kuchni i tak dalej? No po co na przykład w kuchni, jak macie czujkę PIR, mają się zapalać wszystkie światła, gdy macie kuchnię z dużymi oknami, dobrze oświetloną? załóżmy, jest właśnie środek dnia, południe, ktoś wchodzi, przecież nawet nie będziemy za bardzo widzieli tych świateł, im bardziej je nawet zapali, więc w dzień to by się przydało nawet w ogóle ich nie zapalać, a później w razie czego też regulować, ale hmm, znowu, o, to teraz muszę podłączyć do jakiegoś swojego procesora ten rzeczujnik. Nie musisz. Będziemy mogli z naszego Atmel firmware'u, po to jest to IoT, wysyłać to przez UDP, chociażby do naszego jednego układu, drugiego, trzeciego i tak dalej, i tak dalej, albo te... Układy będą mogły odpytywać nasz firmware o to, jaka jest jasność. Oczywiście wszystko w zależności od tego, gdzie umieścimy taki czujnik. To będzie też bardzo istotne. Żeby już nie ględzić za długo, a mam nadzieję, że tu jednak było parę ciekawostek, to spróbujmy zrestartować nasz układ. Zobaczmy, czy w ogóle jest rozpoznawany czujnik. Już widzieliście kiedyś, że był rozpoznawalny. Proszę bardzo. Plus BH1752C adres 0x46 w heksie. I słuchajcie, jak widzicie. Przy starcie akurat wykrył nam 134 luksy. Do tej pory, gdy, nikt, gdy to było jeszcze nieoprogramowane, to w zasadzie zobaczcie, gdy ja go tutaj gdzieś przykryję trochę łapką, musicie mi uwierzyć i zrestartuję, było 134 luksy, a teraz zobaczcie tylko 23 luksy, prawda? A więc działa. Ale mamy do tego odpowiednią komendę. AT wejdźmy sobie w helpa, tylko ja go muszę tu przesunąć na ekranik. Jak sobie rozwiniemy BH1750 i na I2C, Czujnik natężenia światła. To w zasadzie jest tylko jedna komenda i myślę, że ona wystarczy. Chyba, że będziecie widzieli jeszcze inne zastosowania, dajcie mi znać. Jak mi się uda, to gdzieś zapiszę sobie na liście i kiedyś zostanie to wszczepione do firmware'u. A zatem gdy już jesteście po poprzednich poradnikach to myślę, że dla Was ta komenda AT jest taka jakby już znajoma już wiadomo o co chodzi, na jakiej zasadzie za pomocą komend AT bardzo fajnie, podobnie obsługuje się różnego rodzaju czujniki i proszę bardzo, BHCFG, czyli konfiguracja, mamy w nawiasach ostrych enable albo 0 albo 1 czyli jak dajemy 0, chcemy wyłączyć żeby nie było tego pomiaru światła, no to po prostu oczywiście jak fizycznie czujnik jest niepodłączony to też tego pomiaru, ten pomiar nie będzie robiony, nie obawiajcie się, nie będzie to obciążało magistrali I2C. Jako drugi argument podajemy oczywiście, tutaj też mógłby być nawias okrągły tak naprawdę, bo jak jest zero, to następnych argumentów można nie podawać, więc tutaj jest, podajemy przedział interwał czasowy, co ile czasu, co ile sekund ma być podawany wynik pomiaru na terminal, czyli do procka AVR lub STM lub jakiegokolwiek innego podłączonego uart I uwaga, tu przy okazji, takie, bo ktoś mnie zapytał ostatnio, jak robiłem poradnik o temperaturach, gdzie podobna rzecz była, określaliśmy interwał i mogliśmy co jakiś interwał wysyłać, na przykład temperaturę do, na terminal, to oznacza do Procka. A ktoś mnie zapytał, Mirku, ale może byś zrobił e, na przykład e, w jakąś oddzielną komendę, a tę, którą będziemy mogli odczytywać temperatury. Moim zdaniem, ale to nie chcę się mówić, że to jest moje jedyne słuszne zdanie, nie ma sensu robić oddzielnej komendy AT Do pobierania tak samo tutaj jasności Albo temperatury Dlatego, że wystarczy ustawić interwał I co ileś sekund, co kilkanaście sekund Kilkadziesiąt temperatury mogą być Po prostu przesyłane My będziemy je parsowali, odczytywali I po co robić, na przykład gdy działamy w trybie transparentnym Na takim module To po co wychodzić z niego w procku Uruchamiać komendę AT Odczytywać i tak dalej Lepiej zrobić, żeby on sam z automatu wpuszczał i teraz uwaga, tylko tutaj w przypadku tego czujnika jest pewna różnica co do tego interwału. Przy i okazji innych czujników, gdy omawiałem, to rzeczywiście pomiary, same pomiary, czyli ruch, ruch na magistrali, czy to one wire dla czujników temperatury, czy to dla innych czujników I2C był odbywał się z zadaną właśnie prędkością z tym interwałem czasu, to w przypadku czujnika światła podszedłem tutaj nieco inaczej. Nieważne, ile sekund ustawimy, to fizycznie pomiary na magistrali i 2C będą i tak robione co sekundę. Natomiast co ten interwał czasowy tutaj ustawiony, te pomiary będą ewentualnie wysyłane na terminal, czyli do proska, który, do którym jesteśmy podłączeni do naszego modułu ESP, bądź też na UDP, żeby to nie naparzało za szybko. Znaczy, mówię, pomiary będą robione, natomiast tutaj będzie to działało spokojnie. Kolejny argument to jest auto bright. 01. Normalnie może być wyłączony, jak nie korzystamy z zegarków IPX i z diod adresowalnych. Ten mechanizm będzie wtedy wyłączony, nie będzie działał i zajmował tam czasu procesora w naszym ESP. Natomiast gdy zajdzie taka potrzeba, to ten mechanizm zostanie włączony i będzie potrafił regulować jasność naszych wyświetlaczy na diodach. Ale uwaga, w taki sposób w taki sposób, moi drodzy, żeby można było sobie, tak jak w telefonie, ustawić minimalny zakres tej autoregulacji i maksymalny zakres, procentowy oczywiście, tak? No bo komuś ktoś ma inny zasilacz, mniejszy, tutaj chciałbym mniej, więc, więc zobaczycie, ale o regulacji, o autoregulacji, będę rozmawiał, jeśli chodzi o ten czujnik, kiedy indziej, kiedy poruszymy, słuchajcie. Kwestię właśnie tych zegarków adresowalnych, a to już niedługo, bo jak widzicie, po Helpie nawet już omawiam jedne z ostatnich czujników IoT, został mi jeszcze oczywiście czujnik gestów, ale ten też sobie zostawiam troszeczkę na koniec, a na sam koniec zegarki czy w ogóle urządzenia wyświetlające coś na wyświetlaczach tych z diodami adresowalnymi. No i teraz kolejne argumenty to już są wam znane właśnie z innych czynników. Je jeśli damy jedynkę przy D-term, to znaczy, że wyrzucaj ten pomiar co za daną liczbę sekund, czyli pomiar będzie fizycznie robiony i tak co sekundę. Pamiętajcie, na magistrali będzie co sekundę odbywało się odczytywanie. Ale Wyświetlanie na terminalu będzie się odbywało co za daną liczbę sekund. To jest ważne. Tak samo, the IP, display IP, wyświetlaj na IP. Oczywiście, jeśli skonfigurujemy prawidłowo adres i port dla tego IP-ka i naturalnie dla ip będzie można załączyć lub wyłączyć timestamp, co już obserwowaliśmy. Przejdźmy zatem, bo na razie mamy dużo gadania, do takiej komendy AT. AT plus BH CFG i spróbujmy go jakoś tutaj skonfigurować. Na początku zobaczcie, robimy tak, jedynka ta tutaj, gdzie mam kursor, to jest Enable. Ustawmy, żeby pomiar był no nie tak często jak co jedną sekundę czy co dwie, ale co powiedzmy 5 sekund, tak? Następny argument to jest ten, który mówiłem, Auto Bright. Załóżmy, że nie chcemy na razie i nie mówimy o automatycznym pomiarze, automatycznej regulacji oświetlenia, bo nawet nie mamy podłączonego teraz zegarka, to ani Wam nie jestem w stanie tego pokazać, ani jakoś dokładnie Umówić, nie omówić, ani jak się będzie ustalało górne, dolne zakresy, bo to chyba nawet, to, to na, nawet na tą chwilę jest nieważne. Następny argument to właśnie D DIP. Czyli tutaj mamy wyświetlaj na terminalu, a tutaj wyświetlaj na IP. Jak dam 0, to na IP nie będzie leciało, ale już sobie zawczasu skonfiguruję adres IP, jak widzicie, oraz port, na który ma to lecieć i na początku tam sobie włączę, żeby nie było timestampa. A zatem uwaga moi drodzy, gdy ja to kliknę, to pomimo, że moduł jest w tej chwili zresetowany, a t plus Z odpalony jest tylko wyświetlacz, który sobie tam godzinkę wyświetla, żeby było, że ten moduł działa, że coś sobie robi, to proszę bardzo klik send i moi drodzy, otóż pierwszy pomiar po 5 sekundach powinien być kolejny. Proszę bardzo 131 luksów. No tylko im dłuższy, Im dłuższy ten interwał czasowy, no to tak dosyć słabo widzimy nie widzimy szybkich zmian pomiarów. Wprowadźmy sobie jednak, żeby mierzył co te dwie sekundy, czyli nieco częściej, zobaczcie, jak łatwo to się przekonfiguruje. Teraz mierzy co dwie sekundy i zobaczcie, przykrywam łapką. Mamy w tej chwili patrzymy, na razie na pierwszą liczbę było 136, teraz już mamy 83, 65 luksów. Zbliżam jeszcze bardziej łapkę. Zakrywam czujnik, zobaczcie, 51 luksów muszę prawie dotknąć czujnika, żeby go zakryć, słuchajcie, a on mi jeszcze pokazuje 18 luksów. Ja już paluchem dotknąłem, tu Wam pokażę nawet, słuchajcie, w kamerze, żebyście widzieli. Zobaczcie, dotykam paluchem, zakrywam ten czujnik przed światłem, a on pokazuje 7 luksów. Zobaczcie, skąd on te luksy bierze? Przecież jest zakryty. A? Jak myślicie? Otóż zobaczcie, a teraz ja swojego palca zasłonię jakimś kawałkiem Kawałkiem czarnego. Zobaczcie, co się dzieje. Więc już rozumiem. O, i w końcu doszliśmy do luksów Ale jak zdejmę to czarne, to luksy już są rozpoznawane. To jest świetna rzecz. Otóż nasze ciało, mój paluch, tak jak i twój, wiecie, tam jest dużo wody, tak? oby nie innych procentów. A więc no, bo są jakieś też kostki. Ale jednak nasze ciało potrafi, chociaż w większości to nie w świetle takim, no, widzialnym też, no, podczerwień, ale to jak sobie podświecicie latarką, to zobaczycie, że światło też przechodzi. I on potrafi zeżreć te luksy i pomierzyć. Jest to właśnie <laughs> ta ciekawostka. No, bo teraz nie będę tu w ogóle światła wyłączał, żeby wam pokazać, że tu jestem tylko świeczką, wiecie, podświetloną mam twarz, żeby mi się broda nie zapaliła. <laughs> I, I słuchajcie, że ten czujnik działa, więc to jest fajne i rewelacja. Przy okazji, ja od razu tutaj w naszym firmware, jeśli będziecie potrzebowali mierzyć luksy na potrzeby wysyłania tego do waszego procka, czy też przez terminal UDP. No zobaczcie, wezmę sobie teraz terminal UDP, załączę go, nic nie jest wysyłane, ale jeśli tutaj jedyneczkę postawimy, to proszę bardzo, te dane również będą leciały na y, terminal UDP. Y, coś nam tutaj nie leci. Ach, no tak, drugi raz już się złapałem na tym, bo, bo w którymś poprzednim poradniku też tak było. Przecież ja zrobiłem e, AT, plus Z, zrestartowałem moduł, a w związku z tym zobaczcie, po restarcie przecież mamy wyłączoną sieć. E, a więc szybciutko sobie zróbmy AT, plus, y, plus moi drodzy y, WiFi. WiFi mode, tak? No, WiFi. WiFi. Moldę, równa się 3 na przykład, i szybciutko podłączmy się do jakiegoś. Tu sobie szybko sięgnę po mój jakiś tam skrypt, którego sobie wezmę ustawienie do mojego routera. Proszę bardzo, nawet ręcznie mogę sobie stąd wybierać przecież polecenia. Podłączę się do internetu, do, do, do sieci WiFi. I od tej pory, jeśli skonfiguruję. Wyświetlanie na IP to również powinno lecieć, tylko teraz zrestartuję. Zobaczę, czy to się mi. Ach, yy, no dobra, WiFi jest ta, zobaczmy, niech się podłączy. No tak, umie, tylko jak zwykle. Teraz mam tu strumieniowanie 5 GHz, to on się przez chwilę nie może połączyć. Zrobię małą przerwę, spróbuję doprowadzić, żeby on się połączył przez WiFi. No taki mały ząk mam, odkąd wymyśliłem sobie te 5 GHz przesyłanie obrazu z kamery, z telefonu. Zaraz wracam. No dobrze, no dobrze, w końcu mi się udało, słuchajcie. W takim razie teraz jeszcze raz szybciutko konfiguruję, żeby również wysyłał na nasz serwer. Serwer UDP jest włączony. Klikamy OK, moi drodzy, i proszę bardzo, już pomiary lecą nie tylko do naszego powiedzmy procka. Można je wyłączyć, żeby nie były wyświetlane na procku tym D. De... Term, proszę bardzo, tutaj dam zero, a będą leciały tylko na UDP. Jako drugi argument, zobaczcie, że wysyłana jest właśnie wartość BRI, nazywana BRI, dwukropek, 50%, to tutaj możecie przynajmniej już na tym etapie, kiedy jeszcze nie mamy tych zegarków, na diodach adresowalnych zobaczyć, na ile on będzie ściemiony procentowo, tak? Czyli w tej chwili przy tym oświetleniu, jakie pada na ten czujnik, jest tylko 50%. Zobaczcie, że przysłonię go trochę ręką, no to teraz widać, że nasz zegarek... Yy... Przepraszam, nie, tu jest jako drugie wyświetlane... Zaraz, co tam jest wyświetlane? Brightness... Yy. Dobra, brightness jest ustawiony w ogóle na 50%. Taka, to chyba to zmienię, nawet wyrzucę tutaj wyświetlanie tego brightnessa na stałe ustawionego dla zegarków i Pixi. Natomiast będzie się wyświetlała powiedzmy informacja o bieżącym poziomie jasności w procentach, który jest autoregulowany. Ale Sekundkę spróbuję, może mi się uda to za chwilkę, jednak nawet przekompilować jeszcze raz wrzucę. Sekundeczka. Już jestem, moi drodzy, zmieniłem szybciutko. W tej chwili wyświetlana jest jakby nie zadana, bo przedtem niestety wstawiłem tam zamiast wartość regulacji w procentach, to wstawiłem wartość, do jakiej maksymalnie zadane było świecenie się tych zegarków. Na razie to jest nieistotne. Teraz widzimy jednocześnie, możemy przetestować przynajmniej na tych procentach. Wartość, zobaczcie, przyciemniam troszkę ręką, widzę, że luksy spadają. I jednocześnie będzie procentowo ograniczana jasność naszego wyświetlacza. Ale uwaga! Ta procentowa regulacja jasności będzie się odbywała w ramach zadanej maksymalnej jasności do wyświetlacza, tak? Czyli jak widzieliście przedtem, że na sztywno wyś wyświetlało się 50%, to tak naprawdę 100%, które tu widzicie, to będzie 50% maksymalnej zadanej jasności. 0 to będzie 0%. Oczywiście tutaj postarałem się tak zrobić, żeby to nigdy nie schodziło do zera, tylko. Minimalnie do 1%, żeby ten zegarek czy coś tam zawsze, jakkolwiek minimalnie, mógł świecić. Przy czym, uwaga, ja założyłem, że ta regulacja będzie działała w, zakresach lux, w zakresie luksów jakiej ciekawej, właśnie wartości od 0 do 255, ponieważ i moje oko, i pewnie twoje, na tyle, ile ja jestem stary, to tą jasność w luksach potrafił mniej więcej, doszedłem do wniosku, rozróżniać do około grubo ponad 100 troszeczkę, ale to, to też już nie. Nie jest takie istotne, ważne, że jak się będą zmieniały warunki oświetleniowe, na przykład w pomieszczeniu, gdzie stoi takie urządzenie, czasami będzie bezpośrednio światło słoneczne padało, bo jest blisko okna, czasami i tak dalej. Rozumiecie o co chodzi, to wtedy ma się to ładnie y, regulować. Y, jeszcze raz to spróbuję na Waszych oczach, w tej kamerze zakryć paluchem. Zobaczmy, jak to się zmienia. Też mam teraz włączony podgląd zarówno na y, terminalu, y, jak i y, leci to przez UDP i widzicie, że wszystko piknie, ładnie działa. Jest to oczywiście taka jakby... No troszeczkę tutaj występuje też pewnej nieliniowości, którą też starałem się wziąć pod uwagę w tym algorytmie ściemniania i rozjaśniania, a nawet jeszcze jedną rzecz zrobiłem, że tak naprawdę w moim algorytmie rozjaśniania tego wyświetlacza docelowo, czy tej automatycznej regulacji jasności działa taki mechanizm. No już tylko tak słownie opowiem na koniec, że on zwiększa 0,9% w procentach, zwiększa, zwiększa do 80%, powiedzmy 90%, ale 90% to jest wartość 255 luksów. I potem już, gdy te luksy się zwiększają przez pewien czas, to ta jasność się nie zwiększa, chyba, że nagle trach, przyjdzie 500 luksów. Czyli d sporo więcej. Dwa razy więcej, tak? Ja nie mówię tu o ogromnych wartościach. No to wtedy już się rozjaśni na maksa. Dlaczego pod koniec Automatycznej regulacji jasności robię takie okienko 10%, a no właśnie po to, żeby może nie tylko oszczędzać energię, którą pobierają nasze diody e, w wyświetlaczu, ale też po to, żeby to się nie grzało, e, gdyby ktoś ustawił maksymalną jasność na 100% i miał źle zrobioną obudowę, która, w której będzie to wszystko się grzało, gotowało albo ze złych materiałów i tak dalej. Więc jest to naprawdę już na tą chwilę. Myślę, że bardzo fajnie przewidziany e, sposób automatycznej regulacji jasności. Zresztą, jak sobie weźmiecie e, dowolny telefon z antkiem, przełączę się na chwilkę na drugą kamerę, to Wam pokażę mniej więcej o co tutaj chodzi, bo w telefonach też przecież kojarzycie, że mamy na przykład taki suwak na dole, zwykle o tutaj, i tym suwakiem, pomimo, że jest automatyczna regulacja jasności, to my tym suwakiem możemy. O, o, to, ty, to my tym suwakiem możemy zwiększać, zmniejszać zakres. O jak ja teraz zmniejszyłem, tu są bardzo jasne te AMOLEDy, wyświetlacze. Jak ja w tym momencie zmniejszyłem do takiego niby minimum, to teraz 100% telefon sobie reguluje w zakresie od tego końcówki tego paska podstępu do tutaj tego miejsca, gdzie zapodałem. I w nocy zwykle tak sobie ustawię, że mi to wystarcza taka jasność tutaj świecenia. Ale zobaczcie, jak ja teraz. Ustawię przy Was tę tą, tą jasność na. O, zobaczcie, jak to się w kamerze, nawet w tym telefonie zmienia, prawda? Jak ja sobie ją ustawię. Po prostu starałem się wzorować przy automatycznej regulacji jasności, żeby uzyskać mniej więcej taki, te, taki efekt regulacji automatycznej jasności naszych wyświetlaczy, być może innych urządzeń, bo macie to w procentach podane. Dosyć fajnie, więc pobawcie się tym, potestujcie. Zapraszam Was do testów, moi drodzy. Widzicie, że przez UDP możecie wysyłać do innych urządzeń, więc to jest dosyć, dosyć fajnie zrobione. Oczywiście nasz firmware, nasz moduł ESP będzie obsługiwał tylko taki jeden czujnik podłączony na magistrali, więcej nie, ale myślę, że wziąwszy pod uwagę wszystkie inne czujniki, jest tutaj troszkę możliwości co do nie tylko zabawy, ale praktycznego wykorzystania tego gdzieś w Waszych projektach. I to by było na tyle zapraszam na kolejne poradniki pamiętajcie, że to ten dołączam również do całej playlisty, w której są moje poradniki, może takie trochę długie czasowo, ale staram się omawiać w nich wiele rzeczy nawet jak dzisiaj słyszeliście ciekawostek na temat luksów, oka no przecież to, mógłbym to pominąć i w ogóle tego nie mówić, ale wiem, że wiele osób lubi jak czasami powiem obok ciekawostki a też żeby lepiej zrozumieć działanie później pewnych mechanizmów, natomiast gdzieś później w przyszłości tego nie obiecuję, ale być może Paweł porobi taki takie shorty, wkrót, w takie sk skróty tych filmików, dosłownie 2 trzy minutowe, typu chcę zrobić taki czujnik, ciach, podłącz, tu komenda i tak dalej. Może mu wyjdzie krócej, bo jak wiecie, ja to lubię troszkę się rozgadać. I właśnie się już rozgadałem. Za dużo zatem kończę, pozdrawiam Was serdecznie, do miłego następnego, hej!